Tatry polskie w pełnym zimowym blasku. Wspaniała sceneria narciarskich mistrzostw świata rozgrywanych już po raz trzeci w Zakopanem. Niemal do ostatnich chwil organizatorzy martwili się, czy będzie śnieg. Teraz mają inne kłopoty. Naszą zimową stolicę przygotowano starannie do przyjęcia masowego napływu gości z kraju i z zagranicy. Turyści nie zawiedli, choć podobno mogło być ich jeszcze więcej. Już ruszyła cała wielka machina organizacyjna tej międzynarodowej imprezy nazywanej w skrócie FIS. Dalekopisy, biura prasowe, dziennikarze z kilkunastu krajów. Nie spodziewano się tylko tak trudnych warunków atmosferycznych. Podczas uroczystości otwarcia mróz i gęsta zamieć śnieżna. Mistrzostwa świata w konkurencjach klasycznych rozpoczęte. Następnego dnia pogoda wcale nie lepsza. Start mężczyzn dobiegł na 30 km. Finn Hakulinen, niegdyś król nart. Rosjanin Vaganov. Jego rodak Kuzniecow ma już lepiej przetartą trasę. A teraz tak, 49 to znakomity Finn Mäntyranta. Mija kolejnych swoich rywali. Mistrzami tej trudnej konkurencji są oczywiście zawodnicy skandynawscy, którzy od startu narzucają bardzo ostre tempo. Z wielkim trudem udało się przeprowadzić konkurs skoków do kombinacji na średniej krokwi. Skacze Finn Titta, siódme miejsce. Austriak Kostinger, najdłuższy skok 68 metrów. Józef Gąsienica. Sypki, miękki puch jest groźny nawet dla najbardziej doświadczonych. Mistrz olimpijski Niemiec Toma doznał poważnej kontuzji. Norwek Larsen, drugie miejsce. Niespodziewanie zwycięża i to w pięknym stylu Japończyk Yosuke Eto. Śnieg wciąż sypie i sypie. Z trudem przebijają się do Zakopanego goście, śpieszący na ostatnie dni mistrzostw. W ruch poszły najdziwniejsze środki lokomocji. No, ale najważniejsze są jednak narty. Dla wielu tysięcy ludzi mistrzostwa były pierwszym w życiu spotkaniem ze sportami zimowymi w najlepszym wydaniu. Pod skocznią biwakowano całymi godzinami. Może jednak mimo złej pogody konkurs nie zostanie odwołany. Średnia Krokiew przywalona śniegiem. Termin zawodów trzykrotnie zmieniany, ale publiczność nie zawiodła. Skacze Piotr Wala, 70,5 metra. Słabsza niż się spodziewano forma zawodnika radzieckiego Szamowa.
Koba Czakadze, piąte miejsce. Najwyższa nota za styl, Norwek Toralf Engan, złoty medal. Znakomity Recknagel, mistrz olimpijski, był trzeci. Ale wreszcie i dla nas zaświeciło słońce przez śnieg. Antoni Łaciak został wicemistrzem świata. On jeden wynagrodził nam wszystkie tak liczne niestety rozczarowania. Jak do szturmu na twierdzę ruszają ze startu sztafety mężczyzn 4x10 km. Jest to rzeczywiście atak. Szwedzi bronią swej ustalonej pozycji. Finowie i Rosjanie sięgają po zwycięstwo. A na razie prowadzi Rysula. Po chwili pierwszy jest już narciarz chiński. Tuż za nim Rosjanin i Norwek. Norwek Lundemo. Poślizgnął się Niemiec Demel. Rysula jest jeszcze przed nim, ale nie na długo. I już Szwedzi odbierają Finom chwilową przewagę. Na drugiej zmianie pierwszy jest Szwed Gran, za nim Fin i Rosjanin. Ale wystarczy moment, Fin wyskoczył do przodu. Energiczna pogoń Szweda. Na półmetku obie czołowe drużyny niemal narta w nartę. Rosjanie stracili już prawie minutę. Teraz Jernberg musi oderwać się od Fina Pessonena, jeśli Szwedzi mają wygrać. Zawzięty pościg Kuzniecowa. Jernberg jest rzeczywiście niezrównany. Fin pozostał kilkanaście metrów z tyłu. Kuzniecow rezygnuje. Ostatnia zmiana. Startuje Szwed Renlund. Rosjanie doganiają Finów. Teraz wszystko zależy od formy tych, którzy ostatni wyruszają na trasę. W sztafecie polskiej figura przekazuje siódme miejsce Gutowi Misiadze. Może jeszcze wyprzedzimy choćby Francuzów. A tymczasem wśród najlepszych Szwed nadal prowadzi. Wspaniały bieg mistrza trzydziestki Mentyranty już nie zniweluje tej różnicy. Na trzeciej pozycji Baganow. W takiej kolejności kończą ten emocjonujący bieg. Na trasę ruszają panie. 3x5 km. Pierwsze podejście prowadzi Niemka. Za nią Polka Stępakówna i Czeszka Strunkowa. Rantanen, doskonała zawodniczka fińska. Już na pierwszej zmianie prowadzenie obejmują Rosjanki. Polki na piątej pozycji. Wyprzedziła nas sztafeta NRD. Druga zmiana. Rosjanki są już niezagrożone. Szwedki pewne drugie miejsce. Polki o 30 sekund za NRD. Chyba biegunówna już tego nie odrobi. Nie jest w formie. Kołcina biegnie po zwycięstwo. Złoty medal dla Związku Radzieckiego. Szwecja na drugim miejscu.
Zakopane w ostatnim dniu mistrzostw. Tak wyglądały przed otwartym konkursem skoków drogi wiodące na Krokiew. Przybyło tutaj ponad 100 tysięcy widzów. Choć często narzekamy na Zakopane, trzeba przyznać, że nie ma w Polsce popularniejszej miejscowości turystycznej. Fisowe doświadczenia i osiągnięcia gospodarzy wykorzystane będą z pewnością i na co dzień, z korzyścią dla nas wszystkich. Otwiera konkurs gospodarz skoczni Stanisław Marusarz. Przed 24 laty zdobył dla Polski medal na Fisie w lat. Tak widzi Zakopane zawodnik stojący na rozbiegu. Po raz pierwszy oficjalne mistrzostwa świata na skoczni, pozwalającej osiągnąć ponad 100 metrów. Leser NRD 102 metry. Kirionen. Bujok. Japończyk Eto. Znacznie gorzej niż na średniej Krokwi. 30. Rosjanin Szamow. Piotr Wala. Jego 8. miejsce to miła niespodzianka. Rosjanin Czakadze. Max Bolkart z NRF starał się godnie zastąpić swych kontuzjowanych kolegów. Austriak Wilhelm Eger, 7. miejsce. Maciak omal nie powtórzył sukcesu ze średniej Krokwi. Był tutaj 6. Jeden z faworytów, Norwek Engan. Pierwsze skoki słabsze. Teraz 100 metrów i 4. miejsce. Halonen, Finlandia, niezrównany stylista. Brązowy medal. Kamiński, Związek Radziecki. Mówili, że nie w formie, a tymczasem poszedł jak rakieta po srebrny medal. I wreszcie Helmut Recknagel, NRD. Od czasów Birger Ruda najlepszy chyba skoczek świata, murowany zdobywca złotych medali. Wygrał bezapelacyjnie i w Zakopanem. Zakopane, FIS 1962. Kto wie, może decydujący i udany egzamin organizacyjny przed którąś z najbliższych zimowych olimpiad.